Witamy na Zagłębiowskiej Ziemi. Pierwszy raz w roli pierwszego trenera, gdyż wcześniej z wysokości trybun szkoleniowiec mógł obserwować poczynania piłkarzy. Jak pierwsze wrażenia? No standardowy trening, pierwszy taki, który przeważnie się robi przed badaniami, które będziemy mieli jutro i pojutrze. Krótki rozruch, aby zawodnicy weszli na taki zwiększony pułap, a jutro w 100% byli gotowi do przeprowadzonych testów, które będziemy wykonywać. W sobotę zagramy sparingowy mecz w Sławkowie, natomiast od poniedziałku już zaczniemy taką intensywną pracę. Wrażenia? No, pozytywne. Piękna pogoda, bardzo dobre boisko, zawodnicy uśmiechnięci, chętni do pracy, także wszystko ok. Ten na pewno w najbliższych dniach będzie poznawał zespół tak naprawdę, bo zapewne wcześniej nie udało się wszystkich poznać, a przede wszystkim przeanalizować grę, ale chyba cieszy też i trenera jako wcześniejsze doświadczenie duża grupa młodych, ambitnych chłopaków na zajęciach. No na pewno cieszy, chociaż drużynę trzeba budować na zawodnikach doświadczonych, połączonych z młodością i to wtedy ta mieszanka może dać dobry zespół. Cieszę się, że widziałem i młodych, i tych starszych, i tych najstarszych w dobrej dyspozycji i będziemy na pewno ciężko pracować, bo na tym to polega. Jakieś tam swoje plany, które mamy, będę starał się wprowadzić do drużyny. I małymi krokami chciałbym, abyśmy szli do przodu.